Właśnie zakończyła się 50. jubileuszowa Olimpiada Biologiczna. Niestety nie możemy spotkać się w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, żeby wszystkim 80 uczestnikom podziękować za udział w zawodach centralnych Olimpiady Biologicznej, a także pogratulować 67 uczestnikom, którzy zdobyli tytuły finalisty i laureata. Ale chciałbym powiedzieć, że Olimpiada Biologiczna właśnie w tych warunkach pandemicznych, zorganizowana zdalnie, otworzyła także nowe możliwości. Mogliśmy Państwu przedstawić nową formułę pracowni praktycznych, w których wykorzystaliśmy wcześniej przygotowane filmy, na przykład z sekcji okazów roślinnych, czy też pracownie bioinformatyczne, które były zorganizowane w sposób naprawdę przypominający codzienną pracę naukowców, to znaczy nie z ograniczonym dostępem nie przez internet, tylko do lokalnych baz danych, ale z dostępem do prawdziwych baz danych struktur białkowych, czy sekwencji nukleotydowych, czy aminokwasowych, z których korzystają na co dzień naukowcy. Tym bardziej jest mi miło, i patrzę na to z podziwem, że młodzież, która bierze udział w Olimpiadzie Biologicznej, zupełnie swobodnie porusza się po współczesnym świecie naukowym. Najlepszym tego dowodem jest chyba test, egzamin teoretyczny, który po raz pierwszy zdarzyło się tak, że jedna z osób biorących udział w Olimpiadzie Biologicznej rozwiązała go na 100%. Egzamin w naszej opinii wcale prosty nie był, dlatego że przede wszystkim opierał się na analizie prawdziwych wyników badań naukowych, nie tylko tych współczesnych, bo w arkuszu także znalazło się doświadczenie wykonane przez Christiana Ankinsena już prawie 50 lat temu. Niemniej jednak uczestnicy poradzili sobie doskonale zarówno z współczesnymi zagadnieniami, jak i tymi kanonicznymi, które już są teraz zagadnieniami klasycznymi, które znajdują się w każdym niemalże podręczniku do biochemii czy biologii molekularnej. Olimpiada Biologiczna składała się z 6 części, 4 pracowni praktycznych oraz egzaminu, jak już wspomniałem, teoretycznego oraz, co bardzo ważnym elementem jest, obrony prac badawczych. My w Olimpiadzie Biologicznej uważamy, że bardzo istotnym elementem zmagań jest właśnie wykonanie pracy badawczej, ale nie tylko wykonanie, lecz właśnie rozmowa z komisją i obrona swojego stanowiska poprzez konstruktywną dyskusję naukową. Także ten wynik, który już teraz Państwo powinni widzieć na stronie Olimpiady Biologicznej, to jest nie tylko właśnie umiejętne poruszanie się po egzaminie testowym, czy rozwiązywanie problemów przedstawionych w materiałach filmowych, czy obszernych tekstach i zdjęciach, ale także jest to wynikiem wytężonej pracy nie tylko w trakcie tego dwudniowego właśnie finału, lecz wcześniejszej pracy, żmudnej często pracy, którą uczestnicy Olimpiady Biologicznej włożyli. Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję i chciałbym pogratulować, to jeszcze raz wyraźnie chcę podkreślić, nie tylko tym, którzy rozwiązali egzamin teoretyczny na 100%, czy zdobyli tytuł laureata czy finalisty, ale wszystkim Państwu. Głęboko wierzę w to, że wiedza i umiejętności, jakie Państwo zdobyli, przygotowując się do wszystkich 3 etapów Olimpiady Biologicznej, jeszcze przez długi czas będzie Państwu towarzyszyć i jeżeli nawet Państwo nie staną się biologami, to będą tę wiedzę biologiczną popularyzować wśród swoich znajomych czy rodziny, bo przecież wszyscy wiemy, że biologia jest taką nauką, która przez całe nasze życie, w końcu jesteśmy bytami biologicznymi, towarzyszyć będzie. Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zawodów każdego etapu, a zatem nauczycielom, którzy przygotowywali i towarzyszyli cały czas naszym uczestnikom,
rodzicom, którzy na pewno wspierali swoje dzieci na każdym etapie zmagań, a także członkom komitetów okręgowych i komitetu głównego, a także wszystkim sympatykom. I tutaj chcę też podkreślić istotną rolę studentów, którzy są, można powiedzieć, wychowankami Olimpiady Biologicznej, którzy w różny sposób nas wspierali i wspierają. Bardzo nas to cieszy, że laureaci i finaliści, ale po prostu uczestnicy Olimpiady Biologicznej są z nami mimo zakończenia pewnego etapu w swoim życiu i w swoim wolnym czasie pomagają nam organizować kolejne etapy Olimpiady Biologicznej. Także mam nadzieję, że wśród tych 80 uczestników trzeciego etapu 50. Olimpiady Biologicznej też znajdą się osoby, które w przyszłości z nami będą współpracować. Tego i Państwu, i nam z całego serca życzę. Bardzo dziękuję. Do widzenia.